Zarządzamy de facto magazynem, który mamy pod sobą prawie 230 osób w magazynie, z czego 200 jest około magazynierów, którzy wykonują prace różne, to zależy od działu i od potrzeb naszych, tak? Bo mamy w swojej obsłudze i towary suche, i chłodnicze, i warzywa, owoce, mamy kury, mamy mroźnie. Biorę wózek, oczywiście trzeba się w niego wpisać. Jedziemy do biura, czekamy, aż będzie całe zebranie. Dowiadujemy się, ile mamy na cały dzień tysięcy kartonów do wysłania. No i potem idziemy do wózków, uruchamiamy się, zalogujemy. Idziemy kompletować. Moja codzienna praca polega na kompletowaniu zleceń, które zlecają sklepy. No to różnie to wygląda. Czasami to są małe palety, czasami to są bardzo duże palety. Kompletujemy w domu wszystko. Od soków, po chleby, czekolady, warzywa. Wszystko można powiedzieć, co jest w sklepie. Mamy na wyświetlaczu podany asortyment i trzeba go załadować na paletę, ostreczować. To jest też bardzo ciężka praca magazyniera, tak? No bo niestety musi dźwigać dane towary, pakowania z różnych podmagazynów. Ciężko tutaj jest po prostu komuś zacząć, kto po prostu nie jest przyzwyczajony do jakiejś pracy takiej, powiedzmy, fizycznej, a tym bardziej połączonej fizycznej z bieganiem, praktycznie non stop byciem na nogach, chodzeniem. No najważniejsze w tej pracy jest na pewno dyscyplina. Trzeba po prostu zwracać uwagę na to, co się robi. Na towar, żeby nie robić po prostu błędów, jak przyjdzie ktoś na przykład na szybkiego, no to się nie da. Najważniejsze w tej pracy dokładność. Dokładność, też i szybkość, żeby wiadomo, im szybciej coś skompletujemy, tym więcej możemy zarobić. Moim zdaniem najważniejsze, co jest w pracy, to chęć do pracy przede wszystkim. Bo jak ktoś nie ma chęci, to nie będzie pracował. Wszędzie trzeba się starać, pilnować i dawać siebie wszystko. Nie każdy produkt jest stabilny. Niektóre się rozpadają bardzo szybko, niektóre wystarczy położyć raz i on stoi. Jeden produkt układamy sobie jeden na drugi i to wychodzi ładne słupy. No a jeżeli mamy tych produktów 20-30 na palecie, no to już są schodki. A wiadomo, kto się nie bawił kreskami Lego, ten nie wie, jak to się układa. Bardzo dobry kompletujący to taki, który układa równo palety, streczuje mocno, żeby na sklepach się nie przewracały. No i ma dosyć szybkie tempo. Szybko biega, szybko układa. Staramy się zatrudnić osoby, które mają związek lub miały związek z magazynem lub częściowo znają gospodarkę magazynową, wiedzą, jak się poruszać na magazynie, chociaż to nie jest regułą, tak? W magazynie jest to takie, można powiedzieć, że stanowisko ogólne, tak? Bo magazynier, który przyjmuje towar, też jest osobą ważną, jak i magazynier, który kompletuje i wysyła ten towar. Więc de facto praca magazyniera jest tutaj na magazynie bardzo, bardzo ważna. Wcześniej również byłem magazynierem, dlatego wiem, jak ciężka jest ta praca, ile trzeba włożyć wysiłku, trudu w to, aby towar został skompletowany, dowieziony na sklep. Jest to ciężka praca, my pracujemy w weekendy, no jest taki charakter naszej pracy. Jest to osoba, która pracuje z pasją, czyli po prostu odpowiada jej ten charakter pracy. Jest komunikatywny i można z nim pogadać i pomoże. Ale jest to osoba, która na pewno musi być sumienna, odpowiedzialna, uczciwa. Magazynier jest taką osobą właśnie uczciwą, która wierzy w nas, co my chcemy mu dać, a my w jego pracę. Średnia prędkość, żeby złapać ten rytm i trzymać go cały dzień. To jest najtrudniejsze. Moje pierwsze dni były bardzo trudne, bo nie miałem uprawnień na wózek. Musiałem troszeczkę pobiegać na nogach. Z początku to było zdziwienie, bo weszłem na magazyn, no to pierwsze co to, kurczę, wózki, ruch jak w zimie, nie? No bo jeden przez drugiego, no ale no, na tym ta praca polega, nie? Ale później już, z dnia na dzień, już człowiek się przyzwyczaił. Praca tutaj różni się od innych tym, że przynajmniej dla mnie nie jest to monotonne. W innym zakładzie, gdzie byłem na linii
produkcyjnej. To stałem w innym miejscu i wykonywałem cały czas tę samą czynność. Nie, ogólnie fajnie jest, bo po prostu to podchodzą do pracownika całkiem jakoś poważnie i jak pracownik ma problem, to wysłuchają i nie ma problemu z wypłatami, z jakimiś tam ogólnymi rzeczami. Robię sam zakupy w Biedronce, chodzę dość często, mamy jakieś tam promocje, bo wiemy, jesteśmy przy tym, to korzystam z tego, moja rodzina, moje i także polecam, warto jest, fajnie. Wiem, co kupuję, bo sam ładuję, także jestem przy tym. Dobrze mi się pracuje. Cieszę się, że skończyłem szkołę i cieszę się, że w końcu poszedłem do pracy, w końcu jakieś pieniążki. Można się odnaleźć, polecam, warto. Nie nudno jest, w każdym razie jest okej.